Poglądy i osądy. Dziś naszym gościem jest pani redaktor Halina Nabredalik, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Wopolu. Dzień dobry pani redaktor. Witam pana, witam państwa. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. My także myślimy o Polakach, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju. Czy jest możliwość, żeby kultywować te tradycje polskie będąc również za granicami? Jak to wygląda obecnie? Jest taka możliwość, a świadczy o tym nasza diaspora 20 milionów ludzi, Polaków, żyjących w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Też musimy pamiętać, że historia polskiej emigracji sięga 200 lat. I w krajach, w których powiedzmy w XVIII wieku wyemigrowali z Polski ludzie, do dziś przestrzegane są polskie tradycje, zwyczaje świąteczne, kultywowany jest język. Powiem panu, że niesamowite było to dla mnie przeżycie, kiedy obsługiwałam no już wiele lat temu delegację, która przyjechała z Brazylii, tutaj na Śląsko-Polski. I w piątym czy w szóstym pokoleniu ślązacy przyjechali tutaj szukać własnych korzeni, popatrzeć na miejsca, skąd wywodzi się ich ród. I oni mówili, łamano wprawdzie, ale polszczyzną, plus powiedzmy gwara Śląska, to niezwykle ciekawe było dla mnie, jak ci ludzie trwają. Trwają przy zwyczaju, przy tradycji. Przekazanej im przez przodków. I to jest niezwykłe. Na tym też myślę, polega ta cała sprawa związana z Polonią, że tu chodzi właśnie o dbałość, o język, o wiarę, bo jednak tradycyjnie jest to wiara katolicka. Chodzi o właśnie ten obyczaj, przestrzeganie, zwłaszcza w okresie takich świąt, wielkich świąt, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, wszystkich świętych czy święta narodowe, bo też musimy to wiedzieć, że Polacy mieszkający poza granicami naszej ojczyzny bardzo mocno przeżywają Święta Narodowe. Ale proszę powiedzieć, bo to też zależy od szerokości geograficznej. Jak Polacy dają radę? Bo u nas tradycją zawsze w jest ten karp na stole, ale w Brazylii chyba jednak trudno będzie o karpia. W Stanach Zjednoczonych domyślam się tak, że nie ma w tych sklepach, tak jak u nas w Polsce było przed świętami, w każdym sklepie żywy karp. Jak oni dają radę, żeby jednak kultywować tę tradycję? Czy zrobić pierogi, tak. które też nie są wcale łatwym daniem za granicą? No, powiem panu, że gdy chodzi o te pierogi to Ponieważ wielokrotnie bywam w Ameryce, a zwłaszcza w Kanadzie, w Toronto na przykład jest wiele sklepów polskich, gdzie można każde jedno danie polskie kupić bez większego wysiłku i finansowego nadwyrężenia. Także to nie jest żaden problem. Natomiast istotą takiego stołu świątecznego na pewno jest opłatek: to, że ludzie śpiewają kolędy. Bo czy tam będzie karp, czy jakaś inna ryba czy będzie barsz z uszkami, czy może jakiś miejscowy specjał. To sprawa jest druga. Myślę, że bardzo dbają o to jednak, żeby był, tak jak niesie tradycja, stół nakryty białym obrusem. No dobrze, gdyby tam było trochę sianka. Dobrze, gdy, i to w zasadzie jest podstawa, gdy jest opłatek, żeby można się było przełamać i złożyć sobie życzenia świąteczne. I pośpiewać kolendy. Właśnie te polskie piękne kolendy, które mamy. Polskie kolendy to, co nas wyróżnia właściwie spośród wielu y, narodów na świecie. Mamy chyba największą ilość pieśni bożonarodzeniowych, kolend pastorałek. A jest jakiś taki kraj, gdzie Polacy mają najtrudniej, jeśli chodzi o przeżywanie świąt? I trudno jest mi y, y, tak jednoznacznie y, na ten temat odpowiedzieć. Polacy, z którymi ja się kontaktuję, z którymi ja mam kontakt, nie zgłaszają i takich problemów, żeby ktokolwiek ograniczał ich w przyznawaniu się do własnych korzeniów dzisiaj. Bo oczywiście, dzisiaj jest trochę inny świat, aniżeli jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy być Polakiem wymagało dużej odwagi. Myślę tutaj o krajach byłego Związku Radzieckiego. Dziś tam sytuacja jest taka, że. Na Ukrainie można bez problemów w tej chwili mówić o sobie jestem Polakiem, uczyć się języka polskiego, wysyłać dzieci do polskich szkółek, czy uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w języku polskim, czy też przynależeć do organizacji polskich, bo takich jest wiele. Być może trochę trudniejsza sytuacja jest na Białorusi, gdzie też nie obserwuje się jakichś wielkich szykan, ale jeżeli ktoś na przykład pracuje, ma doskonałą pracę, dobrze płatną stanowisko i chciałby jednocześnie bardzo wyraźnie określać swoje pochodzenie, definiować się jako Polak, a zwłaszcza... Na przykład postawić tę kropkę nawet i starać się o kartę mhm. Polaka, co daje pewne przywileje, no to tu się musi liczyć z tym, że będzie miał problemy. To jedyny kraj, jaki do głowy mi przychodzi. Bo na przykład na Łotwie być Polakiem to jest wartość dodana, doświadczyłam tego wielokrotnie. Jeszcze parę lat temu na Litwie bywało tak, że jakieś takie elementy, jakby to powiedzieć, nacjonalistyczne, sytuacje, w których um, Człowiek trochę głupio się czuł, że jest Polakiem, bo gdzieś tam ten nacjonalizm się odzywał, ale muszę panu powiedzieć, że i to się zmieniło. I w tej chwili, to co mogę z całą stanowczo stanowczością powiedzieć, to że Litwini idą rękę w rękę z Polakami już w tej chwili. Nawet, gdy chodzi o nauczanie historii. W tej chwili pracują polsko-litewskie komisje historyczne. Chodzi o to, aby ten przekaz był spójny na temat naszej historii też wspólnej. Rzeczpospolitej obojga narodów. No bo jeszcze do niedawna bywało to różnie. Litwini mówili jedno, Polacy drugie. Jest jeszcze taki kraj, do którego, któremu też musimy pomagać, jeśli chodzi o Polaków. Bardzo często przed świętami wyjeżdżają różne dary na Ukrainę, szczególnie gdzie żyje bardzo duża grupa, liczna grupa Polaków, jak się okazuje, wcale nie przy samym Lwowie, co pani dziś mi powiedziała przed programem. <laughs> tak, Polacy na Ukrainie mieszkają rzeczywiście w różnych zakątkach, różnych obwodach. I najwięcej ich jest w obwodzie żytomierskim, a nie jak powszechnie się sądzi w okolicach Lwowa i w samym Lwowie. Otóż nie. Ja sobie nawet to wynotowałam, żeby nie przekłamać, ale w okręgu właśnie żytomierskim żyje prawie 50 tysięcy Polaków. Obok w Chmielnickim 23 tysiące, i dopiero na trzecim miejscu jest okręg Lwowski, gdzie żyje, mieszka całe 19 tysięcy. My musimy osób tam cały czas pomagać tym osobom poprzez różne dary, akcje świąteczne? Czy musimy? Chcemy, chcemy. No, to jest zimie. oczywiste, ale zimie. czy nadal ci ludzie potrzebują aż takiej pomocy? Tak, jest tam. A w tej chwili jest ciężko na Ukrainie bardzo ciężko. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Pieniądz, szczerze mówiąc, ma małą, bardzo małą wartość tamtejszy. Pieniądz, rywna. Ludzie mało zarabiają. W nieciekawej sytuacji są zwłaszcza ludzie starsi. Nie daj Boże, jak zaczynają chorować, gdy są samotni, to już naprawdę nieszczęście. No cóż, i tych ludzi wspieramy. Jako Stowarzyszenie Wspólnota Polska zawozimy dary, przede wszystkim żywność, ale pamiętajmy, pamiętajmy też o najmłodszych, o dzieciach. Teraz dość ciekawe zjawisko obserwujemy. Jest niesamowite zainteresowanie kulturą polską na Ukrainie i mówią nam to ci, którzy prowadzą sobotnie szkoły kultury i języka polskiego. Na początku, tak powiedzmy 10-15 lat temu, te szkoły powstawały, to głównie y, były tam dzieci z czysto polskich rodzin. Teraz y, zapisują się i chętnie uczą się polskiego, a także polskiej kultury, dzieci z rodzin mieszkanych, a także czysto ukraińskich, bo po prostu są mocno zainteresowani kulturą sąsiada, jak mawiają, a w domyśle są zainteresowani nauką w Polsce, czy nawet pracą. To jest powszechne, ale gdy mówimy o potrzebie pomagania Polakom mieszkającym poza granicami kraju, to musimy pamiętać, że także nasi rodacy mieszkający na zachodzie wymagają naszej uwagi i wsparcia. To nie jest tak, że o nich to już całkiem nie musimy myśleć, nieprawda? I świadczą o tym, wszelakie projekty podejmowane już nie tylko przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a w ogóle przez inne organizacje, których jest kilka. Gdy chodzi o działalność polonijną w Polsce, chodzi o utrzymanie polskości, o przekazanie, przekazanie polskich tradycji nauczanie języka, a więc poprzez oświatę. I w ten sposób wspierana jest Polonia w Wielkiej Brytanii, w ogóle na wyspach. Tam niezwykle mocno działa Macie Szkolna i inne organizacje. Natomiast to, co ja osobiście odkryłam, jako organizatorka festiwalu polonijnego, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ci Polacy, którzy mieszkają w bogatych krajach typu Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, że dla nich. Tak ważne jest na przykład, aby móc być w Polsce, aby mm, uczestniczyć w projektach przygotowywanych z myślą o podtrzymaniu polskości, a więc w doskonaleniu y, też i języka, wiedzy o Polsce, ale na przykład sam fakt, że Musimy o tym też pamiętać. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają tę żyłkę artystyczną, są uzdolnieni, grają, śpiewają. Oni tworzą w swoich małych środowiskach polonijnych, ale zawsze marzą. Kątem świadomości, aby móc są swoją twórczością przyjechać do Polski. I gdy okazało się, że jest taki Festiwal Polonijny, gdzie oto oni mogą przyjechać, pokazać się z tym, co robią na niwie kultury. To był strzał w dziesiątkę, nie mogli się nadziękować za to, że mogli tu przyjechać, że mogli poznać też na przykład opolszczyznę. Do której pewnie by nigdy nie, nie przyjechali, nie zawitali, jak mówili mi niejednokrotnie, gdyby nie ten festiwal, bo tak ułożyliśmy program festiwalu, że koncerty odbywające się w terenie były jednocześnie okazją do poznawania ciekawych zabytków. Mamy ich mnóstwo. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak jesteśmy pięknym regionem atrakcyjnym pod względem turystycznym. I my. Całą premedytacją tę ofertę im zaproponowaliśmy. A więc turystyka, kulinaria, nasze tradycyjne jadło, nasze piękne zamki, przyjęcia, spotkania integracyjne. To, że mogli tu pośpiewać w Opolu, no jeszcze nie w amfiteatrze. Ale miejmy nadzieję, że to ciągle jeszcze przed nami, przed festiwalem. Że mogli śpiewać w Polsce, wśród rodaków. Mało tego, oni też prosili o koncerty, o Programy artystyczne, które nie, powinny tam do nich docierać i u nich, w ich środowisku być prezentowane, bo to jest ta łączność z macierzą. Tak więc mamy Wschód Biedny, gdzie Polakom trzeba nieść pomoc w sensie materialnym. Trzeba wspierać, czy to poprzez nawet lekarstwa, czasem żywność, środki czystości, gdy chodzi na przykład o domy opieki społecznej. Na Litwie mamy taki dom opieki społecznej w Czurze Kampiach, wybudowany za. Pieniądze unijne, za środki unijne, ale cóż na bieżącą działalność, brakuje tam po prostu pieniędzy i my wspieramy, zwłaszcza przy okazji świąt, ten ośrodek, dostarczając tam żywność. Są nam bardzo wdzięczni: żywność, środki czystości, także pampersy, bo część podopiecznych to ludzie leżący. Odwiedzamy w rejonie Wileńskim, a właściwie w gdzie najwięcej Polaków mieszka, odwiedzamy gminę Turgiele. Och, niezwykle ciekawa historia z tej gminy, ciekawe środowisko, tam zespół folklorystyczny, chciałby się nawet rzec etnograficzny, mm -hmm. prezentujący folklor tego pogranicza polsko-białorusko-litewskiego, zespół Turgielanka. Opiekujemy się nim już 11 lat. I zaraz po świętach, jutro, wyjeżdżamy, skoro świt właśnie na Litwę z darami, ale odwiedzimy nie tylko rejon Solecznicki, nie tylko Turgiele i zespół Turgielanka, nie tylko Czurze Kampie, ale także Wilno. I w Wilnie spotkamy się ze środowiskiem akowskim, a w zasadzie z ludźmi już bardzo leciwymi, często w bardzo trudnej sytuacji materialnej będącymi. Tu chodzi o związek wdów po żołnierzach AK. Wiemy, że na nie bardzo mocno działała organizacja Armia Krajowa i żyją jeszcze rodziny, a zwłaszcza żony, którym także niesiemy. Choćby symboliczną pomoc z okazji świąt. Bardzo to przeżywają, są bardzo wdzięczni. Wiadomo, że paczką nie uratujemy im sytuacji materialnej, ale że się o nich pamięta, że ktoś chciał zapakować ten prezent, przywieźć go tyle, jak oni mówią, taki szmat drogi przyjechaliście. To jest wzruszające i piękne, i za to Wam bardzo dziękujemy, że Polska do nas przyjechała. W takim razie życzymy też nam, jako Polakom, żebyśmy potrafili szczególnie w święta Bożego Narodzenia, otworzyć się na naszych braci i Siostry, którzy mieszkają za granicą. Naszym gościem była nasza redakcyjna koleżanka, pani redaktor Halina Nawrdalik, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddziału WOPOL. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Tym wszystkim, którzy wspierali tę akcję, bo po nowym roku także pojedziemy na Ukrainę. A więc serdeczne Bóg zapłać z okazji świąt i Bożego i Nowego Roku. Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia. Poglądy i osądy.